7. Ruszyły! Dobry start. Prowadzi Zachim, ale już tam nastąpiła zmiana na prowadzeniu. Esfahan, ale w tej chwili już jest Scarsdale na pierwszym miejscu i to z przewagą. Na drugim miejscu galopuje Esfahan i na trzecim w tej chwili jest Madeleine, a na ostatniej pozycji Zithar. I jeszcze 1400 metrów do celownika. Nadal na czele stawki jest Zachim, Scarsdale, na drugiej pozycji Madeleine, na trzeciej Esfahan, na czwartej Zachim, na piątej Milan i na ostatniej pozycji, tam blisko siebie, Fallon oraz Zithar. 1000 metrów do celownika, Scarsdale na czele, na drugiej pozycji właściwie łeb w łeb galopują Madeleine oraz Esfahan, a na czwartej pozycji jest Zachim. 700 metrów do celownika, już nawet krócej, Scarsdale, tam poprawił mocno Zachim i jest już na czwartej pozycji, a później jest lekki odstęp, a na końcu w dużym odstępie galopuje Zithar i wyjście na prostą. Wyprowadza Scarsdale, ma niewielką przewagę, ucieka 400 metrów do celownika, Scarsdale rozpoczyna długi, długi finisz środkiem toru Zachim, ale Scarsdale jest nadal na pierwszym miejscu, a tutaj usiłuje zaatakować go polem od pola Zachim. Scarsdale przy bandzie, a trwa walka o drugie miejsce. Na drugiej pozycji w tej chwili na około 100 metrów przed celownikiem jest Zachim, Scarsdale, Zachim, Scarsdale, Zachim i nic się już nie zmieni. W celowniku Scarsdale, Zachim, na trzeciej pozycji Madeleine.